To jest odcinek, w którym będziemy musieli odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytanie. Czy to, co robimy, robimy z miłości, czy to, co robimy, robimy dla miłości, żeby się komuś przypodobać, żeby zyskać czyjeś uznanie, żeby ktoś nas pokochał, polubił. Więc dzisiaj bardzo ważny temat, bo temat o miłości, więc każdy temat o miłości jest bardzo ważny. Zaczynamy. Love, love, love. Dzięki waszemu wsparciu możemy tworzyć i rozwijać się. Z serca dziękujemy. Sztuka twórczego, twórczego życia. życia. Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteście z nami. Mamy nadzieję, że te ćwiczenia. Mm. Twórcze, które wam zadajemy, bardzo wam pomagają w waszej drodze i idziemy w sumie dalej z kolejnymi tematami. I tak jak mówiliśmy we wstępie, dzisiaj jest temat, który jest dla nas szczególnie ważny i bez którego tak naprawdę nie wyobrażamy sobie tej tematyki rozwoju talentów, też takich rzeczy artystycznych i twórczych, ponieważ to, na czym nam zależy, to to, żeby w tym wszystkim, co robimy, żeby tak naprawdę objawiać serce Pana Boga, żeby objawiać jego chwałę, bo ktoś mógłby pomyśleć, że ta nasza. Seria będzie o tym, żeby kogoś szkolić, jakbyś dobrym reżyserem, artystą, aktorem, scenarzystą, i tak dalej, i dalej. I to są rzeczy, które wiemy, że możecie się nauczyć ich w szkołach filmowych, na różnych kursach, i naprawdę jest tego sporo, a to. Na czym nam zależy, to to, żeby właśnie pomagać, rozwijać się twórcom, którzy chcą nieść przebudzenie, którzy chcą nieść Bożą chwałę, którzy chcą objawiać serce Boga. I to jest, coś, co jest bardzo mocą w naszym serduszku. Tak, dla nas jest ważne to, żebyście tam, gdzie idziecie, nawet tam, gdzie się uczycie, jak się uczycie pewnych rzeczy albo tworzycie jakieś rzeczy, to żeby te wszystkie odcinki, to wszystko, co Wam mówimy, żebyście mogli na jakimkolwiek etapie swojego życia jesteście, tak. zawodowego czy duchowego, żebyście mogli to wprowadzać właśnie w swoje życie i dzięki temu tworzyć rzeczy, które naprawdę będą objawiały serducho Pana Boga. A jest to dla nas bardzo kluczowe, dlatego że o tym mówi sam Jezus. I ja kocham ten fragment, ponieważ on bardzo mocno pokazuje fragment z Ewangelii świętego Jana, rozdział 14, werset 10-11, bo on bardzo mocno pokazuje, jak silne przeświadczenie o swojej tożsamości w Ojcu miał Jezus. Uwaga, uwaga, Jezus powiedział, Czyż nie wierzysz, że ja w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które do Was mówię, nie wypowiadam od samego siebie. To Ojciec będący we mnie spełnia swoje dzieła. Wierzcie mi, że ja w Ojcu, a Ojciec we mnie. No i dla mnie w ogóle ten fragment mm. jest super, bo on pokazuje, że nawet Jezus tak bardzo dbał o to, aby to wszystko, co mówi, to wszystko, co robi, to było zakorzenione w Ojcu, żeby to było po prostu zasłyszane od Ojca, żeby to było takie pełne zjednoczenie, że On trwa w nim, a Ojciec w Jezusie. Tak. Że są tak bardzo razem, że to wszystko, co robią, jest tak na maksa spójne, że to nie był jakiś plan Jezusa. Ja to był plan Ojca, nie? Tak, ja myślę, że to jest właśnie. Już tutaj wchodzimy, mam wrażenie w tych odcinkach, w coraz takie głębsze teologiczne ryskminy mm. co do tworzenia rzeczy i, i, i w ogóle, ale myślę, że ten punkt jest bardzo istotny. To, co mówisz o tej tożsamości. I, takie, I tym takim połączeniu z Jezusem w tym wszystkim, mm. nie? że cokolwiek robimy, żeby to było w łączności z Ojcem, ale żeby to było w łączności z Ojcem, to potrzeba też relacji, potrzeba do tego też modlitwy, potrzeba takiego zaproszenia też Jezusa do tego wszystkiego. To jest to wszystko, co mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach. Jest też potrzebny ten proces i mam wrażenie, że w tym odcinku trochę już tak gromadzimy w taki punkt, już coraz bardziej kulminacyjny, to wszystko, co mówiliśmy, e, we wcześniejszych odcinkach. Nie mówimy, że to jest koniec, bo to jeszcze nie jest koniec, ale chcemy wam pokazać właśnie te wszystkie procesy, to wszystko co wam pokazywaliśmy, że to się łączy właśnie w tych też słowach, które Jezus wypowiedział w Ewangelii, nie? Mm. Dla mnie to jest takie szczególne, bo widzę jak Jezus cały czas wiąże swoją misję z posłaniem przez Ojca i on naprawdę wie, gdzie leży ta jego tożsamość. On wie, wszystko jest posłany, on wie, kto go powołał do tej misji. I ja myślę, że to jest coś, co powinno kierować nami, mhm. że gdziekolwiek idziemy i cokolwiek robimy, jakkolwiek służymy naszymi talentami, to powinniśmy mieć tą świadomość, że jesteśmy posłani przez Ojca. Mhm. A mam wrażenie, że to zmienia dużo, że to zmienia w ogóle perspektywę, nie? Patrzenia na naszą pracę, na naszą szkołę. Na to, do jakiego środowiska idziemy, z kim i jak spędzamy czas. Ja myślę, że to jest takie szczególnie ważne: odczytywaniu swojego posłania, powołania, rozwoju darów, talentów, rozwoju swojej twórczości i kreatywności, żeby mieć tą świadomość, że to, co robię, robię z tożsamości. Mm -hmm. A nie robię tego dla tożsamości, nie? I to jest właśnie to pytanie, które zadaliśmy na początku, nie? Czy robię coś z miłości? Mhm. Bo wiem, kto mnie posłał, mhm. jest we mnie miłość, którą chcę ofiarować Bogu, jest we mnie miłość, którą chcę ofiarować światu, wiem, że chcę tą, tą miłość zanieść innym ludziom, to miłość Jezusa, czy robię coś z miłości? Czy robię coś dla miłości, po to, żeby być kochanym, po to, żeby być cenionym, po to, żeby podobać się kolegą, koleżanką. czy robię coś dla, czy robię coś z miłości, bo wiem, że i tak jestem kochany przez Boga, nie? I zależy mi na tym, żeby podobać się Jemu. A wiem, że się Mu podobał, nie? I w tym wszystkim myślę, że istotą taką rzeczą jest, żeby badać swoje serce. Hmm. Żeby o tym nie zapominać, bo to jest też taka pułapka, w którą bardzo łatwo wpaść. Że możemy mówić, Boże, chcę uwielbiać Ciebie w śpiewie, chcę uwielbiać Ciebie w gitarze i tak dalej. I te wszystkie słowa są piękne. Ale tu jest właśnie, w tym momencie przychodzi takie badanie z serca, czy aby na pewno to jest moją intencją? Czy moją intencją nie jest to, że ja chcę po prostu, żeby ludzie na mnie patrzyli, żeby mm. ludzie mówili, ale super uwielbiasz, ale super grasz, ale super malujesz, ale jesteś świetnym aktorem? I czasami może być tak, że robimy to zupełnie nieświadomie. Tak. I myślę, że to jest normalna rzecz, że my tak mamy, myślę, że każdy tak ma, że jest po prostu w nas jakieś takie pragnienie, uwielbiania, ale gdzieś. Wkrada się w to nasze takie własne ja w tym, w tym wszystkim, nie? I dlatego warto w, zawsze w takich momentach zbadać swoje serce, nie? Czy to, co robię, czy to, co chcę robić, czy albo już w czymś mhm. jestem, czy aby na pewno zacząłem y, dlatego, że to jest panie dla ciebie, czy ja po prostu chcę, żebym ja był uwielbiany w tym wszystkim, nie? Ja myślę, że w ogóle bardzo łatwo jest się zagubić w tym i e, mówić, że robimy coś dla Bożej chwały, a tak naprawdę przykrywać tym swoje korzyści. Wiesz, co chodzi? Tak, tak, tak. Że no tak to, naprawdę nawet nie, no. nie zdajemy sobie często z tego sprawy, tak. nie, że wiele rzeczy robimy, bo wydaje nam się, że to, bo odda Bogu chwałę, że chcemy, żeby on był uwielbiony. Tak naprawdę kryją się pod tym jakieś nasze korzyści, często nawet takie no, nieuświadomione, więc to badanie serca, któremu już jest naprawdę super. Tak, ważne. i wiecie, i to jest czasami tak, że my naprawdę mamy dobre intencje. Tak, nie? tak, tak. I tak. że to nie jest tak, że my kompinujemy i chcemy gdzieś się wybić na Bożej chwale i na uwielbieniu Jego w jakiś sposób i tak dalej, robiąc te rzeczy. My naprawdę możemy mieć w tym dobre intencje. I to może też naprawdę przynieść dobry owoc, nie? Ale my wierzymy, że jeśli będziemy to robić z tożsamości, będziemy to robić na jego głos, to to może przynieść jeszcze większy owoc i to jeszcze mocniej uwielbi Jezusa, nie? Ja myślę, że to trochę też tak jest, że my potrafimy się bardzo często czuć sfrustrowani, bo mamy na przykład jakieś wielkie marzenia mhm. i one są piękne i dobre. Ale bardzo często nam się kojarzy, no właśnie, nawet rozwój naszych talentów, nie? Albo, albo ten proces w drodze do, do spełniania naszych marzeń z tym, że jak ja będę rozwijał swoje talenty i jak ja będę tymi talentami służył, to będę ceniony, będę podziwiany. To znaczy, że wszyscy będą mnie, nie wiem, uwielbiać, że będę sławny i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę to jedno z drugim często też nie ma nic wspólnego, bo możemy rozwijać nasze talenty, możemy wchodzić w to powołanie Boże. Ale to nie znaczy, że czeka nas ta sława. A często nam się wydaje, że jeżeli tej nie zyskamy tej sławy i nie zyskamy tej takiej ludzkiej przychylności, to tak naprawdę to marzenie nie jest spełnione, nie? I to jest, mam wrażenie, takie czasami trudne, prawda? Mam wrażenie, że jak robimy coś z tożsamości, no. czyli robimy coś, co wierzymy, że Pan Bóg nam włożył w sercu i, i tak dalej, nawet jak robimy to dla pięciu osób... To mm. dla nas jest najpiękniejsza chwila, najpiękniejszy mm. moment, jaki może być. A możemy robić coś dla tożsamości: możemy grać najpierw dla stu, później dla dwudziestu tysięcy, potem dla setek tysięcy tak. osób, możemy mieć później milion wyświetleń albo czegoś. I może nas to w ogóle nie nasycić. Ja myślę, że to właśnie też jest taka dla nas wskazówka, nie? Czy na, nawet te drobne rzeczy, które nam się udaje zrobić, mhm. nas w jakiś sposób nasycają i dają nam jakieś takie poczucie, że wow, ale super w ogóle nie. I taką czujemy obecność i, i miłość Jezusa w tym wszystkim, nie? Ja pamiętam, jak robiłam tą koszulkę szalom i bardzo mocno wierzę, że to było coś, co objawił mi Bóg, coś, co on ma w swoim sercu. Mhm. I dla mnie to jest taka niesamowita historia. I ja pamiętam, że to, co było dla mnie najważniejsze. Ważniejsze to to, żeby ona po prostu powstała. Tak. że ja po prostu tak bardzo mocno wierzyłam, że to jest jakieś takie moje zjednoczenie z nim i takie nasze wspólne wołanie o ten pokój, nie. że on chce ten pokój po prostu przynieść, chce, żeby on nie. zapanował, że mnie naprawdę tak nie interesowało co się dalej z tym stanie. Tak. W sensie wiesz, że ta cała historia zrobieniem tych koszulek, z sprzedażą, i bardzo dużo osób się odzywało, bardzo to się rozeszło i tak dalej, i tak dalej. To nie było coś, czego ja oczekiwałam. Tak wierzyłam w to, nie? Że Pan Bóg mi powiedział, że to jest jego plan, on chce, żeby to powstało, mhm. pokazał mi wizję, jak to ma wyglądać, wiedziałam, że to jest moje zjednoczenie z nim, że to jest moja modlitwa a nie oczekiwałam już żadnych rezultatów. Mm -hmm. Zostawiłam to Panu Bogu, nie? Tak. Ja myślę, że to jest też takie kluczowe, żeby słuchać to, co On mówi, to, do czego Cię zaprasza, a już takie rezultaty zostawić, zostawić jemu, jemu, nie? Taki tak, tak. efekt końcowy, nie? My jesteśmy odpowiedzialni za ten proces, za to, czy podejmiemy działanie. Reszta już zależy od Boga. Tak, ja myślę, że to jest taka fajna wskazówka, w jaki sposób badać właśnie swoje serce, nie? No, ja w ogóle pamiętam, że to była dla mnie też taka bardzo mocna historia, bo mi się jakoś tak nigdy nie wydawało. A tego, jak bardzo często nie uświadamiamy sobie różnych rzeczy. Pamiętam, to już pewnie opowiadałam tą historię nieraz, ale idealnie pasuje tutaj. Pracowałam w tvn bardzo wiele lat i w momencie, kiedy zastanawiałam się, czy odejść z tej firmy, bo naprawdę bardzo kochałam to miejsce i, i w ogóle tych ludzi. To jest dla tak. mnie takie szczególnie, szczególne miejsce <laughs> zawsze. No, ale tak czułam, że to jest taki moment, że chyba powinienem odejść, bo, bo Bóg mnie zaprasza też do jakichś nowych rzeczy i, i, i inne, Przestrzeni się otwierają w moim życiu, to to, co było dla mnie najtrudniejsze, to nie takie ryzyko, że może nie będę miała innej pracy, może nie będę miała innych projektów, może nie będę miała pieniędzy, tylko uświadomiłam sobie, że moja tożsamość tak bardzo mocno leży w tym, co ja robię, czym się zajmuję, to że wiele osób patrzyło na mnie, nie wiem, mi się tak wydawało. Tak. jak na taką kobietę, dziewczynę z telewizji, że nagle miałam wrażenie, że jeżeli ja odejdę z tej firmy, to ludzie mnie przestaną lubić, mm. przestaną mnie szanować. E, ja Cię to... nadal kocham. <noise> to mnie trzymało, że jakby co to zawsze mam Ciebie, że cały świat mnie może opuścić, ale Bóg i Ty mnie nie opuścisz. <noise> Jedno jesteśmy. Jak ja sobie uświadomiłam, że moja tożsamość tak bardzo mocno leży w tym, co ja robię zawodowo, mm. to serio mi to przeraziło. Zapaliła Ci się żaróweczka. Że bardzo mi się tak... zapaliła żaróweczka, bo myślałam sobie, że jeżeli ja pokładam moją tożsamość w tym, co robię i w tym, jakie stanowisko mam, to ja nie będę miała tej wolności, że jeżeli Pan Bóg mnie gdzieś powoła, mhm. to ja będę w stanie rzucić wszystko i po prostu tam być. Że jeżeli Pan Bóg mnie o coś poprosi, to mi będzie ciężko zderzyć się z takim patrzeniem na samą siebie i patrzeniem na to, kim jestem w oczach innych ludzi, nie? I że może się będę wstydzić, może się będę bała. Ja myślę, że w ogóle ten kanał na YouTube to też jest tak. takie, takie pokłosie, że gdybym cały czas miała tą swoją tożsamość związaną z tamtym miejscem i z tym, co robię, to pewnie by to nigdy nie powstało. Że jednak to mi dało teraz bardzo masz, dużo wolności. Teraz masz tożsamość youtuberki. <laughs> Właśnie chyba w ogóle nie. To, o czym mówimy, to właśnie, żeby nie pokładać w swoim zawodzie, w tym, cokolwiek robimy mm. swojej tożsamości, bo to, co robimy, to jest nasze powołanie i to określa właśnie nasze powołanie i to, w jaki sposób Pan Bóg chce komunikować się przez nas ze światem. Tak. I tak samo jest z ewangelizatorami i księżmi, z muzykami uwielbienia, że to jest ich powołanie, a nie tożsamość, czyli to jest sposób, w jaki Pan Bóg chce się komunikować przez nich ze światem i w jaki sposób on chce się przez, przez te osoby właśnie objawiać, w jaki sposób, nie? Ja mam chyba bardzo ciekawą pracę domową. No. Bo kiedyś Masz przeczytałam... Chyba ja to jest w ogóle wow. Kiedyś przeczytałam taką ciekawą rzecz. A propos właśnie tożsamości. Żeby pomyśleć sobie, żeby pomyśleć sobie która sytuacja cię boli, w której jesteś pomijany. Jeśli na przykład ktoś cię nie określi w jakiś określony sposób. Jak to powiedzieć? Dam jakiś przykład. E, powiedzmy, jesteś liderem jakiejś wspólnoty. Mm -hmm. Jesteś liderem wspólnoty i na przykład ludzie opowiadają o tej wspólnocie. I nie podkreślają, że jesteś liderem. I wtedy zaczyna cię to boleć, bo ludzie nie podkreślają tego, że jesteś liderem. Jeżeli taka sytuacja cię boli, to znaczy, że swoją tożsamość pokładasz za bardzo w tym, jak cię ludzie określają. Albo na przykład jesteś księdzem, a z jakiegoś powodu ktoś pomija to, że jesteś księdzem. A to mi się wydaje, jak to że jesteś księdzem. I tak samo z innymi dziedzinami życia. Wiesz co mm. mi chodzi? Żeby znaleźć taką dziedzinę swojego życia, takie miejsce, gdzie jesteś pomijany albo niezauważony i cię to boli. Hmm. Że ktoś o tobie nie wspomina, albo cię to boli, że ktoś nie podkreśla twoich zasług. By po prostu znaleźć to, kiedy najbardziej masz takie ukłucie w sercu. Ej, ale ja powinienem tu być zauważony, a nie jestem, nie? Bo to jest takie miejsce, gdzie chyba za mocno jesteśmy do tego przywiązani Dobra. i nasza tożsamość jest nie tam, ja gdzie tak No Ja tak chyba nie mam, ale zróbcie to <laughs> Zrób to zadanie, bo to się tak. nam ciągle wydaje, że tak nie mamy. A z drugiej strony myślę, że to też jest fajne, żeby badać swoje serce w momencie, bo ja tak mam, na przykład, robię, mhm. że widzę, że mnie coś ukłuło. Bo ktoś o mnie nie wspomniał, ktoś o mnie nie powiedział, albo ktoś mi pominął i ja wtedy sobie myślę, oho, do czego to się odnosi? Na czym mi zależy? I tak sobie myślę, okej, okay, to to jest przestrzeń, na którą powinnam pracować. Ja Jeszcze, chyba nie? tak mam, że jak jestem pominięty, to często mam tak, że sobie myślę, okej, okay, może tak, ale jestem Jezusowy. Jestem jestem. No to znaczy że nie masz z tym problemu jest, no najwidoczniej. Jest, Jestem jego, nie? Znaczy tu przychodzi ten problem, nie? Ale gdzieś tak zawsze później staram że tak skupiać to. się tak, kontruje to. Dobrze. Takie dziękujemy. Ignacjańskie, Agre kontra, czyli robić coś przeciwko w kontrze temu co się tak... Tak. Dobra, fajnie. Polecamy Ignacjańskie, wszystko co Ignacjańskie, Polecamy. kochamy na maksa. I Franciszkańskie też. Wszystkie dominikańskie. dominikańskie w ogóle to u nas miks wszystkiego. Wszystkie Katolicy <laughs> z pełną parą, jakby Dokładnie. ktoś miał jakąś wątpliwość dokładnie. Maryja! Gracja plena. Dzięki wielkie i do zobaczenia za tydzień. Ja się chyba pożegnam, bo już chyba Irminka nie będzie w stanie. Pa. Jestem pa.